Tempic Go najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Tempic Go zaprasza do wysłuchania książki Wakatake Chisako zatytułowanej Pójdę sama. Przełożył Dariusz Latoś. Czyta Elżbieta Kijowska. Rozdział pierwszy. Ajajaj aj, aj. W tej mojej łebedynie to się coś ostatnio nielicho poprzestawiało. Co dalej ze mną będzie? Tak zamej w pojedynkę. Jak tu sobie poradzić? Tak, owak, śmak. Trudno, jak taki los. Abo to jaki problem? Żaden. Pryszcz. Poradzim sobie. Brzeca, masz mnie. Będziemy razem do samiutkiego końca. — Aj, a dy to kto? — Brzeca wiadomo. — Jo to dy, a dy to jo. Pani Momoko od dłuższej chwili słuchała głosów, które wzbierały w niej, jakby zerwała się tama, bez skrępowania mówiąc w dialekcie tohoke i popijała herbatę. — Siorb, siorp! Oprócz słów sączących się wewnątrz, Czaszki, słyszała także inny, delikatny odgłos, dobiegający z za jej pleców. Szu, szu, Dźwięk ten, nie wiedzieć czemu, niósł się po cichym pokoju zaskakująco głośno. Słyszała go za siebie, z luki między stojącą niedaleko jej krzesła lodówką a szafką kuchenną. Brzmiał, jakby ktoś ruszał foliową torebką z supermarketu. Nieprzyjemny odgłos. W istocie wręcz drażniący. Jednak pani Momoko, niewzruszona, popijała herbatę do rytmu szelestów. Siorb, siorb. Nie musiała się nawet odwracać. Doskonale znała sprawców tych hałasów myszy. Od kiedy jej pies po 16 latach wspólnego mieszkania odszedł z tego świata jesienią zeszłego roku gryzonie urządzały nie lada harmider i na poddaszu i pod podłogami. Wreszcie zaczęły pokazywać się także na wspólnej teraz płaszczyźnie, a dziś na przykład proszę bardzo, nawet w biały dzień. Brzmiało to tak jakby wydawanie dźwięków stanowiło dla nich sprawę życia i śmierci. Choć i tak, może przez wzgląd na pierwotną mieszkankę w osobie gospodyni, robiły to z pewną nieśmiałością. Wychodziły przez dziurę w rogu ściany, skubały, podgryzały i znikały. Pani Momoko nie miała odwagi patrzeć, ale same odgłosy, kiedy już przywykła, nie robiły na niej wrażenia. Nie czuło się w tym domu najmniejszego śladu ludzkiej obecności. Każdy dźwięk, obojętny jaki, był na wagę złota. O ile z początku mysie, harce doprowadzały ją do białej gorączki, o tyle teraz bała się raczej momentów, gdy odgłosy ustawały, a pokój wypełniała głucha cisza. Wzięła łyk z czarki, obróciła ją w dłoniach, potem znowu, czując jak opuszki palców wypełnia przyjemne ciepło, i jeszcze raz siłą nawyku. Patrzyła bez szczególnego powodu na swoje dłonie. Dłonie jak. Godne zaufania, używane od lat narzędzia. W dzieciństwie głaskała czasem badzie po ręce. Tarła tę rękę, ciągnęła, nawet szczypała i wykręcała. Gruba skóra na grzbiecie dłoni pokrytym nabrzmiałymi żyłami rozciągała się zaskakująco łatwo. Badzia mówiła, że wcale nie boli. I rzeczywiście nie bolało. Kościste, duże szorstkie ręce. Pani Momoko miała teraz takie same przed oczami. Nie sądziła, że ten dzień kiedykolwiek nadejdzie. Westchnęła do sufitu i potoczyła wzrokiem, na niczym go nie zatrzymując, po pokoju, w którym nic nie zmieniało się na lepsze. Wszystko tu pociemniało ze starości, zbrązowiało, jak wygotowane w wodzie z sosem sojowym. Od strony południowej, która wychodziła na ogród, były przesuwne papierowe drzwi. Na rozpiętym od ściany do ściany sznurze wisiały sukienki z krótkim rękawem i zimowy płaszcz, ubrania oddane do czyszczenia i zostawione w foliowych pokrowcach. Ręcznik kąpielowy, spódnica z niechlujnie rozpiętym suwakiem, prowokowała do pytania, czy aby pani momoko nie zdjęła jej dopiero co? Obok cztery sznurki z suszącymi się kaki, a na przeciwnym końcu kołysało się, choć nie było wcale wiatru, półkrzywej tuszy suszonego łososia. Z pomiędzy tego wszystkiego wpadało do środka blade światło marcowego popołudnia. Pod ścianą od zachodu stały wiekowa komoda, but-sudan. Szafka kuchenna ze zbitą szybą w drzwiczkach, na której taśma klejąca tworzyła wzór pajęczyny, i lodówka z naklejką, którą pewnie dziecko zaczęło zdrapywać i poddało się w połowie. Po wschodniej stronie łóżko polowe, duże okno z głębokim parapetem, a na nim telewizor obwiązany kablem jak opaską na czoło. Obok foliowa torebka pełna mandarynek, napoczęta butelka o pojemności jednego show wetknięte w pustą puszkę przybory do pisania, nożyczki, kilka tubek kleju, a do tego słusznych rozmiarów stojące lusterko. Na zarysowanej tu i tam podłodze stosy starych książek i czasopism. Pod północną ścianą zlew, przy zlewie garnki, patelnie i miski, a na czteroosobowym stole, o który pani Momoko opierała się łokciami, nie bez trudu znalazło się chwilę temu odgarnięte przed ramieniem Miejsce na podgrzewacz wody, czajniczek, czarkę i solony krakersy ryżowe do herbaty. Resztę blatu zajmowała góra wymieszanych ze sobą różności. Trzy pozostałe krzesła służyły już tylko do składowania rzeczy. Owszem, panował tam bałagan, ale pokój ten, w którym dało się zaspokoić trzy podstawowe potrzeby człowieka zjeść, przespać się i odziać. Choć nie ujmował estetyką, miał w sobie pewien uparty pragmatyzm coś, co kazało podejrzewać, że to mimo wszystko praktyczna i wygodna przestrzeń. No, zależy kogo zapytać. Dom oczywiście nie składał się z tego jednego pomieszczenia obok był pokój gościnny i to nie byle jaki ale dawno przemienił się w schowek. W użyciu pozostała jeszcze tylko sypialnia na piętrze. Wchodzenie tam bywało czasem zbyt wielką fatygą, do tego stopnia, że raz na trzy dni pani Momoko zalegała na łóżku polowym, wznoszonym po wypychanym na kolanach dresie z okrzykiem. Nie każda piżama to ubranie, ale każde ubranie to piżama. Popijała herbatę jak zawsze. Za jej plecami wiadome odgłosy, siorb, siorb. Siorp, szup, siorp, szup, siorp, szu. A w środku czaszki jeszcze Jo ja to dy, a dy to jo. Jo ja to dy, a dy to jo. Jo ja to dy, a dy to jo. Ja to dy, dy to jo ja to dy, a dy to jo. Z zewnątrz, z wewnątrz, Dźwięki, głosy, odgłosy walczyły ze sobą niskimi, ciężkimi wibracjami, nakładały się jedne na drugie zupełnie jak podczas jazzowego jam session. Nie żeby pani Momoko szczególnie znała się na jazzie. Nie dysponowała żadną głębszą wiedzą na temat muzyki jako takiej. Czuła jednak, że ma wobec jazzu niesłychany dług wdzięczności. Gdy spadła na nią rozpacz, może i taka, jakiej pełno na świecie. Ale dla niej wstrząs, od którego niebo i ziemia zamieniają się miejscami, i gdy trzęsła się od niej cała, z radia dobiegł jazz. Nie mogła już słuchać piosenek z tekstem. Muzyki klasycznej też nie, tylko potęgowała smutek. Właśnie wtedy pani Momoko usłyszała jazz. Nie wiedziała, czyj był to utwór, ani jaki nosił tytuł, ale pamiętała, że gdy rozpacz rozsadzała jej głowę, jego dźwięki zaczęły energicznie uderzać w czaszkę od środka. Osaczający ją smutek nagle uleciał. Ręce same się uniosły, stopy plasnęły o podłogę, biodra się zakołysały, ani się spostrzegła, gdy ruszała całym ciałem bez opamiętania. Była to pokraczna, taneczna samowolka. Rytm Jezu i jej tupanie odpowiadały sobie nawzajem. Dobrze się wtedy czuła. Akurat lało jak z cebra, a ona skorzystała z pretekstu, by nie odsuwać okiennic. Do ciemnego wnętrza docierały tylko smugi światła z pomiędzy nich, przebijające słabo przez papierowe drzwi. Ruszała się jak szalona. Było jej gorąco, traciła oddech. Po kolei ściągała ubrania. Pani Momoko dobrze pamiętała tamten dzień, gdy zupełnie naga tańczyła przed nowiuteńkim Butsudanem. W jej rodzinnych stronach nie mówiło się wypluć, tylko wybluć. Py i ci brzmią słabo, by i dzi mocno, zdecydowanie. Udało jej się wtedy, choćby na mgnienie oka, przepędzić rozpacz, wyrzucić ją. Dosłownie wybluź! Czuła wdzięczność za tamten jazz. Tyle, że wtedy jeszcze się martwiła, co ludzie powiedzą. Chowała się. Teraz pani momoko wyrzucała sobie to umniejszanie samej siebie. Skoro i tak się stało, mogła głośniej ustawić radio, mogła odsunąć okiennicę i tańczyć w świetle z dumą. Na pewno? Czuła jazz od wewnątrz i z zewnątrz, ale ciało nie ruszało się już jak wtedy. Co najwyżej drżała jej opuszka palca wskazującego lewej dłoni, w której trzymała czarkę. Nie chciała myśleć, że to wiek. Ale chwileczkę. To nie jazz stanowił główny temat tego, co rozbrzmiewało w jej głowie. Tylko w takim razie, co. Umysł miała jak za mgłą. Czuła, że powinna zastanawiać się nad czymś zupełnie innym, ale nie potrafiła sobie przypomnieć nad czym. Gubiła wątek myśli? Sama zresztą przeczuwała, choć niewyraźnie, że coś takiego się dzieje. Pocięta. Pozbawiona logicznej ciągłości ścieżka jej rozumowania pojawiała się nagle zupełnie gdzie indziej niż pani Momoko się jej spodziewała. To biegła naprzód, to zawracała, a ona nie miała szans za nią nadążyć. Staroś nie radość, Odzo, nie, nie nie wolno zrzucać wszystkiego na wiek. W takim razie to przez te wszystkie lata przeżyte jako. Kura domowa. W jakim sensie? Czemu człowiek miałby się gubić w swoich myślach tylko dlatego, że prowadził jednostajny tryb życia? Pojawiało się pytanie, padała odpowiedź, głosy w umyśle pani Momoko zaczynały dyskutować jeden przez drugi, stąd i zobąd. Nieokreślone, w niewiadomym wieku, mało tego, mówiące różnymi odmianami języka. Co prawda, nie mogła się ruszać, ale nie, raczej właśnie dlatego. Nie mogła się ruszać, dlatego głosy w jej głowie poczynały sobie coraz śmielej, tak jakby się dostosowywały, by skompensować ów brak sprawności. Praca gospodyni domowej jest zróżnicowana. Składa się z wielu drobnych elementów. Stale trzeba robić kilka rzeczy naraz, mówił jeden głos. Płaskim tonem. Co na przykład? Pytał inny pełen irytacji. Nie tak jak drwal. Co cały dzień tylko drzewo dzina No, chyba dość nie dzisiejszy przykład, odzywał się kolejny. Właśnie. Poza tym żona przygroźnie siedzi. A gdzie tam, która by dała radę tylko tkać. Tyle czasu, co drwal w lesie pracuje. Ledwo sobie wyobrazić, jak to wygląda. Trochę przykroźnie, ale dziecko płagało, to daje mu pierś. W tym samym czasie myśli sobie, że drzeba niedługo zmienić świeższe majtki, bo zabrudziła. I jeszcze się zastanawia, co ugotować na kolację. Jakże ciągle od gopiedy wymaga, by bez przerwy robiła sto rzeczy naraz, to nic dziwnego, że w głowie jej się zaczyna plądać. To, żem se właśnie myślał. To, to. Racja. Owszem, niełatwo schwytać uciekające, porwane myśli, ale mimo wszystko, biorąc wiek pod uwagę, może to być najlepsza i zarazem ostatnia okazja, by wszystko przemyśleć. Jak długo, ile jeszcze lat dam radę żyć, utrzymując ten stan? Właśnie. Od teraz, myśląc o czymkolwiek, będę musiała odliczać, ile czasu jeszcze zostało. Właśnie, dobrze gada. Nie, wcale nie odzywały się różne głosy, a jeden szczególnie głośno. Ja bym się chciał zastanowić nad tym całym tohokańskim. Takiemu diktum mogła przytaknąć. Tamten język już ginął, zatarty przez inne kwestie, gdy pani Momoko wreszcie zdała sobie sprawę, że to właśnie dialekt tohokę był tą niecierpiącą zwłoki sprawą, o której powinna myśleć. Zaczęła się zastanawiać, dlaczego akurat teraz. Wyjechałam z domu. Mając skończone 24 lata. Przez następne pół wieku z okładem używałam standardowego japońskiego, w myślach też. A teraz nagle zalewają mi głowę słowa w czystym dialekcie. Mało tego. Sama nie wiem kiedy zaczęłam myśleć po swojsku. Od zwyczajnych spraw. Co by dziś zrobić da kolację? Po abstrakcyjne rozważania. Kim ja u diaska Wszystko po tokańsku. Aż trudno uwierzyć. No tak zupełnie szczerze, to nie tyle jo, co ktoś inny mówi do mnie ze środka w dialekcie. I wcale nie jeden ktoś, ani nawet dwóch, tylko cały tłum. Moje myśli składają się z ich rozmów. Chociaż nie wiem, czy można to jeszcze nazwać moimi myślami. Owszem, skoro słychać je u mnie w głowie, to nikt inny nie może mówić ani słuchać, tylko jo. Ale czuję, nie wiem czemu, że jezdem z gorupą, niczym więcej. Kto to są ci ludzie, których ta skorupa, czyli jo, otacza? Aż ich pytam, kim jesteście? Jakżeście tu we mnie zamierzgali? Już wiem, może to są jak kosmki w wielitach. Właśnie. Moje serce, mój umysł też musi porastać nieskończoność takich wypustek. Zwykle falują sobie delikatnie to w jedną, to w drugą stronę i tylko kiedy chcą mi coś przekazać, niektóre puchną i mówią: Dziwnie wtedy jest, ale o dziwo nawet mi się podoba. One też są mną. Mogą przejąć moją głowę. Proszę bardzo. Pani Momoko zachichotała ze wzrokiem bujającym w obłokach, a gdy nagle posłała spojrzenie poprzez ramię, znów rozległ się ten szelest. Przynajmniej takie odniosła wrażenie. Całkiem już zapomniała, o czym dumała przed chwilą. U niej w głowie myśli nie trzymały się długo. Przypominały kurę, która co kilka kroków zmienia kierunek. W miejsce jednego tematu zaraz wyskakiwał inny, bez żadnych przystanków, raz za razem. Teraz, na przykład, myślała o myszach, o pewnego rodzaju przyjaźni, która ją z nimi łączyła. Kiedyś tak nie było. Czyli kiedy? Za dużo tych kiedyś i niegdyś. Wtrącał się ktoś ze środka. Dawniej. Nawet na widok stonogi, karalucha czy innych owadów, a co dopiero myszy, potrafiła wrzasnąć tak, że nawet mąż był w szoku. A potem patrzyła, urzeczona, jak obrońca przybywa na złamanie karku i ratuje ją z opresji. I, choć przestraszona, zerkała na intruza przez rozcapierzone palce. Mężowi zbierało się wtedy na żarty. Specjalnie podtykał jej go pod nos. Ona brała nogi za pas. On ją gonił, coraz bardziej rozochocony. Patrz, patrz! Machał brzydactwem jak wahadłem. Ona wkrzyk: krzyk. Przezdań! Dość! Owszem, nawet pani Momoko miała taki okres w życiu. Przeminął jednak. A gdy mężczyzna, którego poślubiła, odszedł z tego świata, żadne wrzaski ani wołania nie przynosiły już skutku. Wtedy ocierała łzy sama zwijała gazetę w rulon, kiedy nie było czasu, chwytała klapek zapięte i biła z całej siły, a jeśli celnie, aż krzyczała w euforii. Ma się jednak ten instynkt dzikiego zwierza, potakiwała sama sobie, wrząc, kipiąc z radości. Gdzie on się podział? Ostatnio ani mi przez myśl nie przejdzie, by z myszami rozprawić się podobnie. I nie chodzi tylko o te wszystkie dźwięki, które wydają. Co za zmiana we mnie zaszła, mówił ktoś. Lecz zaraz znów wypłynął inny temat. Czemu nagle den tohokański? Czym on w ogóle dla mnie jest? Pytał kto inny. Wtem zwolna, można by rzec, pojawił się kosmek niby wiekowa dama o łagodnym charakterze. Dialekt tohokę? Zaczęła tonem cierpliwego wyjaśnienia. Potem się zawahała, ale tylko na moment. Dialekt to najstarsza warstwa mnie samej lub też przyrząd w rodzaju słomki, którym można tę najstarszą warstwę wydobyć na powierzchnię powiedziała. Ludzki umysł to nie jest prosta sprawa ma warstwy mnóstwo warstw. Jest jo pierwotne, czyli to, co osesek widział świeżo po urodzeniu, a potem kolejne. To wszystko, co potrzebne do życia, czego nas uczyli, czy raczej wbychali do głów, że drzeba robić tak, nie inaczej, takim drzeba być, nie innym, tak zwany zdrowy rozsądek, czy tam to, czy wsio. Wizja świata, którą pozornie dano nam wybrać, a w rzeczywistości wybrać kazano. To wszystko nakłada się jedno na drugie, tworząc grube warstwy. Tak jak powierzchnia Ziemi jest warstwowa, tak i nasz umysł ma warstwy. Ja myślę, tak czuję w głębi serca, że nic nie istnieje pojedynczo. Wszystko ma coś analogicznego, imituje się nawzajem. Na tej zasadzie nasze jo i cała planeta to figury podobne. I z tych warstw, tych płyt. Co są w naszym umyśle, to hokański jest najstarszy. Można powiedzieć, że to najdalszy, niedostępny rejon, do którego nie sposób dotrzeć. Pierwotny krajobraz, który dryfuje rozszczepiony. Ale nie do końca jest tak, że tkwi za głęboko, by do niego sięgnąć wcale nie. Bo wystarczy powiedzieć jo. Jo. Wtedy następuje kohezja. Te dryfujące fragmenty koagulują, tworząc słowa, język. Niedostępny rejon wraca na powierzchnię. Tak jak wtedy, gdy powie się ja, a na wierzch wychodzi jo. Ułożone, wystrojone, dobrze wychowane. W ten sposób działa zasada, że podmiot określa orzeczenie. W zależności od podmiotu objawia się orzeczenie danej warstwy, myśli z nią związane. Właśnie dlatego, choć w pewnym sensie to dość przerażające, póki jest to hokański, puty jesteśmy na powierzchni. – Że jak? Że co? – odezwał się ktoś. – Tak, jak wasz szudzo powtarzał. No, w zasadzie to nasz szudzo. Proste rzeczy specjalnie tak mówisz, żeby drudno brzmiały. Niepotrzebnie drugiego dna szukasz. Po zwojsku się gada. Bo za domem ziecknij, od idyle Wielu przytaknęło. Spora część głosów doszła do wniosku, że dialekt na stare lata wziął się z tęsknoty za dawnymi czasami. Zaraz jednak podniósł się sprzeciw. Ola, to chyba nie takie brozdę. Jo, z Tochokańskim wcale nie miałam zwyczajnej ładwej relacji. Wszyscy naraz cofnęli się do wspomnień z lat minionych. Z tego, że używa dialektu, pani Momoko dobitnie zdała sobie sprawę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, przy okazji wymowy zaimka pierwszej osoby. Wcześniej mówiła jo, tak jak wszyscy wokół niej nie wiedząc w tym absolutnie nic dziwnego. Gdy zobaczyła w podręczniku ja, poczuła szok w całym ciele. Jo nagle wydało jej się okropnie wiejskie, a mówiąc wprost, zwyczajnie brzydkie. Nie wystarczyło wobec tego używać nowego słowa. Tak łatwo nie było. Kiedy tylko powiedziała ja, czuła dyskomfort, jakby się wywyższała. Jakby nie była już zobą, tylko kimś innym, jakby ość utkwiła jej w gardle. Tylko, że z ością łatwo się rozprawić. Wystarczy napchać ryżu do ust i połknąć całość, a słowo, które utkwi w sercu, w głowie drażni bez końca, nie daje żyć. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, było to pewnego rodzaju fumie. Miała wrażenie, że jest testowana. MPIC GO! Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco!